Cześć, tu Michał. Porozmawiajmy sobie o emeryturze dla DJ-a. Ja wiem, że to być może jest jeszcze zbyt przyszłościowy temat, bo powiesz mi, Michał, jaka emerytura, jak ja dopiero chcę zostać DJ-em. Ale wybiegnijmy troszeczkę w przyszłość i zastanówmy się, jak możesz sobie zapracować na taką emeryturę. Bo nie ma co ukrywać, jak zostaniesz DJ-em, to możesz dojść do takiego etapu, że będziesz oharowany jak wół, zakorkowany pod dosłownie sufit, to znaczy, że będziesz miał zlecenia co weekend, i dojdziesz do takiego etapu, że będziesz musiał pracować non-stop, żeby zarabiać, żeby żyć, bo będzie się to wiązało z tym, że jeśli nie pójdziesz, nie poprowadzisz imprezy, to nie zarobisz na życie. A nie ma też co ukrywać, wiecznie młodym nikt nie jest. I prędzej czy później ta młodość mija i dopada prędzej czy później wiek emerytalny. I tak samo jak jesteś być może teraz w bardzo młodym wieku, to jeszcze się możesz nad tym nie zastanawiać, ale ja ci powiem, jakie mogą cię czekać konsekwencje. Czyli grasz piątek, świątek, sobota, niedziela, wszystkie święta, weekendy, sylwestry, znajomi cię zaczynają nienawidzić, bo jesteś ciągle w pracy, rodzina już zapomniała, jak wyglądasz, bo na wszystkich uroczystościach rodzinnych oczywiście nie bywasz, bo jesteś w pracy. Chcesz zarobić, to jest normalne, bo jesteś na dorobku i tak dalej. Jeśli nie jesteś znanym, rozpoznawalnym producentem muzyki, to pasywnie, że tak powiemy, profesja nie zarabia. Czyli zmierzam do tego, że jeśli jesteś rozpoznawalnym producentem muzyki, to możesz zarabiać pasywnie w ten sposób, że twoje utwory zarabiają, twoja popularność na tym zarabia. Ale jeśli jesteś DJ-em, powiedzmy zwykłym DJ-em prowadzącym imprezy, obojętnie czy to w klubie, czy DJ-em mobilnym, weselnym, jakimkolwiek chcesz być, to jeśli nie poprowadzisz tej imprezy, to nie zarobisz. Ten biznes sam się nie będzie kręcić. No i właśnie co zrobić, żeby ten biznes się sam kręcił, żebyś miał na koniec tego profity, żebyś sobie wypracował tak zwaną emeryturę, bo nie ma co ukrywać, że na powszechny system emerytalny nie ma co liczyć, na tak zwany ZUS, bo wszyscy twierdzą w koło, że to padnie i nie dożyjemy emerytury i takie jest założenie tego systemu. Dlatego ty już najlepiej by było, żebyś zaczął pracować na tą swoją emeryturę od początku, powiedzmy, swojej kariery DJ-a. A jak to możesz zrobić? A możesz to zrobić w prosty sposób, chociażby budując markę, czyli nie skupiając się na tym, że jesteś, powiedzmy, DJ Dyniu i najlepszy jesteś w branży i wszyscy chcą, żeby DJ Dyniu poprowadził ich imprezę, zagrał w ich klubie i tak dalej, bo mówię, to prowadzi do tego, że będziesz oharowany, będziesz wiecznie w pracy, a pieniążki będą jakie będą, czyli będziesz musiał cały czas występować, żeby zarabiać. Ale jak ty stworzysz markę, na przykład Dyniu Company Events, no to wtedy ludzie będą chcieli tą markę na tą imprezę, czyli będą dzwonić do firmy, zamawiać twoją markę, twoją usługę, niekoniecznie ciebie jako twoją osobę. Okej, ty możesz być twarzą tej marki, możesz być jej twórcą, możesz być jej promotorem, ale jeśli ktoś dzwoni do Dyniu Company, to niekoniecznie chce, żeby DJ Dyniu zagrał na tej imprezie, tylko żeby ta impreza była poprowadzona na odpowiednim poziomie, czyli wypracujesz sobie markę, odpowiednią renomę, w ten sposób, że będziesz miał tak zwaną, można powiedzieć, sieć. Tak samo jak działa chociażby w dzisiejszych czasach McDonald's. Jest na całym świecie, a człowiek, który założył tego McDonalda, on tam nie stoi i nie smaży tych hamburgerów, a mimo to ten biznes sam się kręci. I tak samo proponuję tobie, jeśli chcesz myśleć przyszłościowo i nie chcesz całe życie pracować, no to żebyś zaczął tworzyć, żebyś nie popadł w tak zwane właśnie błędne koło, czyli że pracujesz, żeby żyć i jak nie pójdziesz do pracy, to nie zarobisz. To zacznij tworzyć po prostu markę, jakąkolwiek markę związaną z DJ-ką, z branżą, w której właśnie chcesz zacząć. Bo zakładam, że jeśli oglądasz mój kanał, to chcesz zacząć w branży DJ-skiej, bez znaczenia, czy chcesz być DJ-em klubowym, weselnym, świetlicowym, w remizie, czy DJ-em mobilnym, obojętnie. Ale oczywiście skupia się na tym, żeby być bardzo dobry w tym, co robisz, ale pracuj też nad tym, żeby stworzyć właśnie markę, żeby ludzie zamawiali ciebie jako markę, powiedzmy, jako twoją firmę, a niekoniecznie ciebie jako osobę, żebyś ty nie musiał fizycznie ciągle być i prowadzić tych imprez do końca życia, bo prędzej czy później ta młodość przeminie, no i będziesz musiał jakoś dalej żyć, a emerytura może z ZUS-u nie nadejść. No i dlaczego ci mówię, czy też bez wątpienia nie mówię ci o tym akurat z miejsca, w którym się dzisiaj znajduję, bo za moimi plecami widzisz klub Ekwador w Manieczkach i w latach swojej świetności, nawet do tej pory jest to obowiązkowe miejsce na klubowej mapie Polski, ale w latach swojej świetności w tym klubie ekskluzji prezydentem był DJ Chris.
jest to również doskonały przykład na to, jak wypracować sobie właśnie, będąc DJ-em, emeryturę. A jak DJ Chris wypracował tą emeryturę? Ano, jeszcze jak był rezydentem klubu Ekwador, exclusive rezydentem, no to oczywiście prowadząc imprezy zarabiał, czyli występował, no to zarabiał. Ale on już zaczął tworzyć w tamtym czasie imprezy. Abstrahując już od tego, że były to imprezy takie jak Amsterdam Dance Machine, jak w Mielnie imprezy pierwsze jakieś tam takie grube, to zaczął tworzyć markę Sunrise, wtedy to jeszcze było Sunrise with Ecuador. Teraz być może znasz, to jest Sunrise Festival, największy festiwal muzyki elektronicznej w Polsce, no i jeden z większych w Europie. I tak jak teraz co roku, już chyba w przyszłym 2020 roku będzie 18. edycja, czyli już osiągnie ten festiwal pełnoletność, to DJ Chris sobie to tak stworzył, na takiej zasadzie, owszem, on teraz jeszcze przy produkcji tych imprez pracuje, ale gdy stwierdzi, że już nie ma siły, nie chce, nie ma ochoty się tym zajmować, odchodzi z tej branży, to on nie musi występować po klubach. Owszem, może, będzie zarabiał, bo jest popularny i tak dalej, ale nie musi. A mimo to ta marka, którą stworzył, czyli Sunrise Festival, będzie na niego zarabiać do końca życia, dopóki ktoś to będzie chciał jeszcze prowadzić. Bo chodzi o to, że on może teraz odejść w cień, a mimo to samoistnie tam ten festiwal będzie się kręcił. Mam na myśli, że sam on się nie zorganizuje oczywiście, ale może to przekazać komuś, może to sprzedać, oddać swoje udziały i może na tym po prostu zarabiać, albo po prostu się usunąć do roli menedżera takiego, powiedzmy, zarządzającego. Tak czy inaczej, on teraz jest, powiedzmy, stworzycielem, można powiedzieć, ojcem dyrektorem tej imprezy, ale jak już mu się odechce tym zajmować, to nie utraci swojego dochodu, bo może tą markę właśnie odsprzedać lub może cały czas pasywnie z niej czerpać korzyści, będąc w cieniu. Czyli on po prostu już wypracował swoją emeryturę, ale to się nie zaczęło tak, nie wypracował sobie tego z dnia na dzień, tylko zaczął właśnie od tego, co ci powiedziałem. Zaczął od prowadzenia imprez i odpowiedniego sposobu myślenia, nastawienia już na tym etapie, jak właśnie tu w Ekwadorze występował i przeżywał swoje lata świetlności. Bo już wtedy zaczął organizować właśnie imprezy. Takie, żeby kojarzyły się całej Polsce, całej nawet Europie, bo ludzie z całego świata do tej pory na Sunrise Festival przyjeżdżają. Sam byłem, widziałem, także wiem, co tam się dzieje. Kojarzą to z dobrą zabawą na wysokim, nawet no, można powiedzieć, światowym poziomie. Światowe gwiazdy tam grają i tak dalej. No i w ten sposób sobie DJ Chris chociażby wypracował emeryturę, aczkolwiek on jeszcze na emeryturze nie jest, bo jeszcze młody chłop z niego dopiero jest po 40, ale w ten sposób sobie zrobił tą emeryturę i ty tak samo, żebyś po prostu już tworząc od samego początku miał tą wizję taką dalekosiężną. Czyli owszem, być najlepszym, powiedzmy, DJ-em, najlepszym profesjonalnym w tym, co robisz, ale mimo to spróbować budować markę, spróbować zbudować chociażby jakąś sieć, czyli że masz ludzi, którzy będą, powiedzmy, pod twoją marką później występować, prowadzić imprezy okolicznościowe, klubowe, jakiekolwiek. Ja wiem, że to też nie jest takie proste, bo jak to z ludźmi różnie bywa. Jeden poprowadzi imprezę na takim poziomie, drugi na innym. Jeden powie, że teraz nie może, bo z dziewczyną jedzie na wakacje, drugi nad morze i tak dalej. Ten trzeci też nie może. Różnie bywa, sam wiem, jak to jest, bo pracuję również z ludźmi. Dlatego jest to kwestia, to już jest drugi troszeczkę temat, a mianowicie, jak już stworzysz tą markę, jak tam zrobić procedury, jak to po prostu zautomatyzować, jak to skalować, to już jest całkiem inna wiedza, jak być liderem tej marki, jak po prostu docierać do ludzi, jak znajdować, jak ich rekrutować, jak to prowadzić, to już jest całkiem inny temat, to już potrzeba troszeczkę mniej więcej takich umiejętności interpersonalnych, ale nie o tym jest dzisiejsze nagranie. Tylko ja dzisiaj chciałem ci po prostu zwrócić uwagę, żebyś już w tym momencie zaczął myśleć o swojej emeryturze, bo jeśli nie ty, to nikt o nią nie zadba. Takie są realia, takie jest życie. No i życzę ci oczywiście, żebyś zbudował taką markę, żebyś mógł sobie na, powiedzmy, stare lata, że tak powiem, mieć dochód, powiedzmy, bez potrzeby chodzenia do tej tak zwanej pracy. Swoją drogą, dzisiaj jest impreza z okazji niepodległości, tak zwany Independent Day w Ekwadorze. Tutaj już nie ma imprez regularnych, takich co weekend, piątek, sobota. O tym ci już mówiłem, bo tutaj robiłem nagranie spod tego klubu. I dzisiaj jestem akurat właśnie na takiej imprezie cyklicznej, jak właśnie Dzień Niepodległości. Między innymi są tutaj urodziny CJ Stone'a. Jest wielu, wielu gości zaproszonych, także będzie się tutaj działo. Idę już, zmykam do środka, bo jestem ciekaw, co mnie tam dzisiaj czeka. Później ci ewentualnie dam znać, jak było. I pamiętaj, od samego początku buduj markę, żeby ludzie chcieli na przykład twoją markę, a nie ciebie jako DJ-a na swojej imprezie. Dziękuję za uwagę. Powodzenia. Pozdrawiam z Manieczek. Cześć.